musi się przejrzeć. Okej. Powietrze zeszło. A jak nie? Jak tak? Dobra, pasy można zapiąć. Okej. Powietrze w kołach jest, światełka świecą. Wszystko wygląda, że jest ok, tylko pogoda jest szczur i nic więcej. O kurde, to będzie ciężko wyjechać teraz, bo ruch jest dosyć duży. Będzie ktoś musiał zjechać. Czekam chwilę. Dobra, ruszam. Continue on the current road. Trafiłem. Także ja tutaj muszę
ciemnościach egipskich, no do granicy ze stanem Massachusetts zostało już tylko dwie mile, nie? Która Betsy, gdzie to jest? Tutaj gdzieś. Ale jazda. Dobra, gdzieś on tu będzie. Za jedną milę. To serduszko jest tak trochę w bok, w lewo. O, widać serducho. Dobra. Gdzie ten zjazd tu jest? Ja muszę zatankować. Bo później to już tylko jakieś same takie z tyłka będą stacje. O, po lewej jest serduszko, ja tak będę musiał się trochę wrócić. Wszystkie takie same. Dobra. Błyskawica. Tyle czasu, co bym normalnie potrzebował na użycie ubikacji. Bo tu jest tak, na serduszku, jak nie użyjesz prysznica, to po tygodniu ci znika. Wiecie? Po tygodniu ci znika i nie masz. Na Flying J-ach bankuje się, tam ma ze 16. Kurwa, co ten kombinuje tutaj z tego. A tutaj jak nie zużyje, to po tygodniu znika na
na sercu. A ten gościu z tego białego Volvo stanął na pompie i poszedł też do środka. Dobra, wracam na tą kamerę. Kurde, mam rachunek, ok. Paliwo drogie. Po 4 chyba 40. Koła sobie przesunąłem całkowicie pod siebie. Wiecie? Także zajadę tam na miejsce, gdzieś się usadowię. Wtedy przebiorę sobie, założę sobie świeże galoty, świeżą koszulkę i tyle. Ten za mną nawet nie tankuje, bo ja go widziałem, jak on szedł. Dobra. Ja nie wiem, czy to nie jest ten, co tu idzie. O, właśnie. Białe Volvo. Może był zapłacić w środku, wiecie? Bo tak nieraz jest, że nie mają karty czy coś, to muszą zapłacić w środku najpierw i dopiero tankują. A ja pałuję dalej. Wiecie, ile byłem? Kurde, nie zobaczę, bo mi się chyba już włączy zegarek. 22 minuty. Tankowanie, wzięcie rachunku i szybki prysznic. Obmycie się tego takie. I strzała, można jechać, nie? 22 minuty. No to. Ha. Ile do miejsca? 148 mil. To jest na list, ten dyk. Jutra fix. Czemu odstępuje pana? I tu będzie tak zaraz pod górę, coś, ale leje, ale ulewa jest. No dobra, brygadierzy moi wy. Czekaj, bo tu będzie taki wjazd dziwny teraz. Trzeba tu patrzeć, bo też można się rypancnąć. Widzisz? Ciemno jest, jakbyś nie wiedział, to pojedziesz prosto. Jak pojedziesz prosto, to tam nie wiem, gdzie później se zawrócisz. Dobra, malutki, rozpędzaj się, bo mamy pod górę ostro. A zbiorniczki pełne. Górna przy... Przytulił ropę, kura, smerful, jak misiu, kura, 20 zł na krupówkach, ale ulewa. A im bardziej na wschód, tym będzie, podejrzewam, jakaś burza albo coś w tym stylu. Pogodę mam, mówię wam, szczur totalny. Totalny szczur i tyle. Okiełbasiło mi się do Bostonu, to ja jeszcze mam 130 mil. Dlatego już dzisiaj wyprzedzałem raz z tą przyczepką. Źle dzik, chyba. Z tyłu jedzie śledzik. Równo tak kawałek za mną. Kierunkowskaz i od razu ci da na lewy. Nie będę się pindolił. Ale jest lipa, ale jest lipa. Jaki barar! To ten, co jechał z tyłu, no, bo ja zwalniam pod górę. Wyobraźcie sobie, wyprzedził mnie, wjechał przede mnie i kura mnie dzwonił. Tam specjalnie przed górką. Normalnie to już jest, nie ma nikogo na drodze. Wjechał lewym, wyprzedził mnie, wjechał na prawy i zwolnił. Taki punishment mi zrobił, tak? To jest, wiecie, zagrywka śledzia. Co tu za znak? Aha, żeby nie śmiecić. Warunki są makabryczne. Jeszcze jak się zjedzie ze 3-4 ciężarówki do kupy,
Prawdopodobnie jedzie się w jakimś symulatorze. Mam jeszcze 60 mil, muszę to przejechać, no bo... Ale pan, tak między nami to jazda przez ten kurczę Massachusetts tutaj do tego Bostonu to jest taka lipa, że szok. Może dlatego, że... Ale nie, no bo co chwilę naprawy dróg są. Mijam jakąś autostradą 95, tak lewą stroną mijam centrum Bostonu, ale ja już tu czuję, co tu będzie się działo jutro. Ta końcówka, jak jechałem do tego Massachusetts i to Massachusetts tutaj to tak dało w dupencję. Tragedia. No to here we go. Zaczyna się jazda po ciasnych ulicach. Tu na pewno. Jeden zjazd wcześniej miałem zjeżdżać, ale tam pisało, że ciężarówki nie mogą. Także na razie szukam, jakby tu przejechać, żeby dojechać. Przyznacie tu szybko, bez bicia, kto jest z Bostonu, raz, dwa, to są tak jakby przedmieścia, północno-wschodnie przedmieścia Bostonu, nie? Salem, Salem, ktoś jest Salem? Ręka do góry. Tutaj to w dzień będzie jazda bez trzymanki. Będzie taki ruch, że kiosk ruchu to przy tym jest pikuś. Całe szczęście ja sobie te koła przesunąłem zawczasu do tyłu, znaczy pod siebie. Kurwa, ale droga. Tutaj taka ta droga jest dziurawa jak w Nowym Meksyku, jak się wjeżdża do Arizony. Autostrada numer 40, prawy pas. Dosłownie makabra. Kurwa, wystraszyłem się, że ja tu mam gdzieś skręcać, ale nie, ja jeszcze kawałek dalej. No, 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 ja na pewno się nie zatrzymam teraz jeszcze. Zaraz gdzieś muszę skręcać. W Western Avenue. Oj, czuję, że to będzie zaraz karamba oszalał. Tylko nie zobaczył zaraz znaczka, że ciężarówka nie może tędy jechać. Jak ja się stąd wydostanę w dzień, to ja nie wiem. Sprawa, moi drodzy, wy nie porównujcie te jazdy po Europie waszymi zestawami, że ciasno ten... To jest trochę inna technika, nie? Wasze samochody łatwiej się łamią i są o wiele krótsze, moi drodzy. Także nie porównujcie tego, że wy jeździcie w Europie po ciasnych drogach. I poczekaj, bo ja tu chyba... Tu? Kurwa, jeszcze nie tu. Jeszcze nie tu. Ok? Ale leje deszczydło. Hit, zostaniecie ze mną. Jak ja się wpizgam gdzieś, to będziecie to widzieć przynajmniej. Wróca bomba.
Całe szczęście, że ja tu w nocy jadę. W dzień to by była dla mnie tragedia jakaś. Kurna, tam co jest, koniec?
wjeżdżam coraz głębiej, coraz dalej i normalnie nie wiem, co robić. Jakie skały po lewej, ja pizgole. No, brama otwarta. Całe szczęście, no przejechałem. Receiving właśnie. Na pewno nie jeden tu się wrąbał, tak jak ja teraz. At the end of the street, turn left. Lupa weszła, weszła. Dobra, stanę tam koło tych ciężarówek i będę czekał do rana. Wali w drzwi. Dawaj chłopie, podjeżdżaj do drzwi 14, obudził mnie. I kiedy ze snu przyjdą, coś tam skroń, broń, bo ran, tam, 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 tam. Dobra. Ta wioła.
cofnąć. Ten kierowca tu odjechał i mogłem przynajmniej cofnąć normalnie. Okej. Mnie tu nawet jak rozładują, wiecie, to muszę jeszcze się wycofać i przyparkować, bo potrzebuję jeszcze ile? Jestem na sliperze. Please drive to highlighted route. 6 godzin, potrzebowałbym tak z 2 godziny jeszcze przybazować. Jest godzina 7, ja miałem na godzinę 9. Wiecie, ja tak planowałem sobie, że tu zrobię 8 godzin i później jak pojadę na załadunek, tam odstoję, to już mi cofnie czas. Po 8 godzinach zrobi mi recap tak zwany. No i pojadę po załadunek i tam spędzę 2 godziny. To zrobi split, czyli podział. I odda mi resztę czasu, nie? To tak będzie wtedy tak 8 plus 2 godziny to się równa 10 godzin pauza, czyli odzyskam 11 godzin jazdy, nie? I cały shift pracy. Minus to, co dojadę stąd na załadunek. Także no nieważne, chodzi o to, że mam 6 godzin 10 minut, na razie jestem na sliperze, spałem. Jeszcze potrzebuję tak, mogę zrobić 7 godzin i tam 3 godziny na przykład. Bo to można podzielić 7, 3, żeby włącznie było 10 godzin, nie? No ale jeszcze tu sobie z 2 godziny odstoję później. Tak, żeby mieć tu 8 i później tam 2 godziny. Pogoda rasowy szczur, wam mówię, całą noc, ale to nie padało. Tu już arki Noego przygotowane i można będzie w razie co odpłynąć. Widzicie, cały mokry jest. Dobra. Budzik dopiero teraz budzi, a ja już wyładowany. Okej. Jeszcze 5 minut i będzie tak było, że się odbębniło. Jeszcze 5 minut i mam dyszkę zrobioną tutaj. No, pojadę sobie stąd, bo nie wiadomo jak to później będzie, a tak mam dyszkę zrobioną, czyli cały zegar mi się otworzy zaraz i wypad z tej jamy robię. Sorry winetusy, kurde, nie ma co nagrywać, nie ma co nagrywać, te filmy to no, takie nudne, że jak flak z olejem. No trudno, taka jest kolej rzeczy.